Zajmiemy się teraz testem jednostkowym klasy, która ma w sobie w sumie największą złożoność, ale czy ta klasa jest najważniejsza w naszej architekturze? Jeżeli przypomnicie sobie rysunek z poprzedniego odcinka, to tak naprawdę zobaczcie, to nie jest jądro naszego systemu. Tak? Jądrem systemu był cały jakby framework, przepływ sterowania w tym systemie, że mamy driver, on sobie rozmawia z zewnętrznymi systemami, między innymi używa jakiejś tam fabryki kalkulatorów i to jest najważniejsze w tym systemie. Ta klasa kiedy mnie będzie interesować? Wtedy, kiedy pracuję nad konkretnym modelem samochodu. Wtedy mnie interesuje. Ona ma najwięcej kodu ze wszystkich klas, które mamy teraz, ale nie jest najważniejsza. I to jest bardzo ważne, no, żebyśmy się nauczyli patrzeć na klasy pod względem ich ważności. Wrócimy tutaj jeszcze do problemu, który często się pojawia, czyli po co tworzysz tyle klas? Tyle klas to jest bałagan, tu nie wiadomo o co chodzi. I nasza obserwacja z Kubą jest taka, że w ten sposób myślą programiści czy programistki, którzy rozumują na poziomie klasy bez dzielenia klas na konkretne building bloki. Bo jeżeli coś jest na przykład value objectem, ja wiem, że on dobrze pracuje, ma w sobie zamkniętą malutką logikę, już o nim więcej nie myślę. I to, że tych value objectów w danym pakiecie mam 15, to jest nieistotne, dla mnie nie istnieją. One są, robią robotę, zapominam o nich tak jak o typach prymitywnych. To, że mam jakieś konkretne implementacje jakichś interfejsów, one są w pewnym momencie myślenia o systemie nieistotne, gdy przeglądam sobie cały przepływ, to jest nieistotne, to jest implementacja. Ale gdy wchodzę w konkretny podtemat, pod problem, wtedy zaczynam myśleć o tej rzeczy. Bez dzielenia klas na konkretne building bloki możemy się faktycznie pogubić. Wtedy pojawia się takie myślenie, dobre, zrobię sobie jeden wielki basen na szambo, 60 tysięcy kodu, to jest pana granica w Java na przykład, której nie można przekroczyć w pliku i sobie pływamy w jednym baseniku. Bo jest jedno pudełko, ważne, że jest jedno pudełko. Tutaj myśmy zrobili więcej pudełek, ale zwróćcie uwagę, one nie są wszystkie tak samo ważne. Jeszcze raz to podkreślam. No dobrze, Kuba, to idziemy do testu. Tak naprawdę co my testujemy? Konkretną maszynę. Konkretny na przykład M2 Competition. Tak, czyli będziemy ten test, który zaraz powstanie, ewentualnie w przyszłości zmieniać wtedy, kiedy będziemy zmieniać logikę działania kalkulatorów BMW, to jest to, co Sławek powiedział. Kiedy mnie interesuje ten kod? No tylko wtedy, kiedy pracuję nad konkretną maszyną. A jak ja pracuję nad taką konkretną maszyną, to chciałbym widzieć, jak wygląda proces działania tej maszyny w kontekście kalkulatorów, prawda? Więc tutaj znowu zaryzykujemy stwierdzenie, że my chcemy mieć tutaj, ile to jest linii kodu? Jakieś 24, tak? Ja chcę je mieć tutaj w sposób proceduralny, ponieważ to jest proces dla BMW. Jasne, można byłoby to sobie porozbijać na predykaty, wstrzykiwalne i później na fabryki, które nam dorzucają te kalkulatory i jeszcze większą kolejną warstwę abstrakcji, tylko po co? Chyba w tym wypadku już by nam to skomplikowało, więc znowu to Sławek powiedział. To, że ta klasa jest duża, nie boli z powodu pierwszego A, nie jest równa innym klasom. Dwa, reprezentuje proces. No proces ma jakąś złożoność, która tutaj jest reprezentowana w kodzie. Więc warto zauważyć, że to, że mamy kilka czy kilkanaście takich instrukcji warunkowych, nas nie boli. No i teraz w szczególności zobaczymy, czy możemy łatwo napisać dobrze do niej test. Łatwo i dobrze. To jest w ogóle taka dobra technika sprawdzenia tego, czy ta klasa jest w miarę poprawnie napisana. Jeżeli łatwo możesz ją przetestować bez większej roboty, to oznacza, że mimo, że bebechy może mieć brzydkie, to jest szansa, że ma odpowiednie granice i nie wycieka na zewnątrz. Wtedy, kiedy może się łatwo przetestować i inne systemy nie wciekają do niej. Zobaczmy, czy tak faktycznie będzie z naszym kalkulatorem dla konkretnej marki, już przypomnijmy może, BMW, to jest to fabryka kalkulatorów, w zależności od tego, co się dzieje. Tego IFA nie będzie w Dacia Logan, prawdopodobnie. Podwójnego kickdownu też nie będzie w jakiejś innej marce samochodów, która akurat tego nie implementuje. Stąd taki, a nie inny design. Przejdźmy do testu. Tutaj może się pojawić pewna emocja. Najpierw 3 odcinki gadali i się śmiali z moków, a teraz stworzyli moka ZF8 Shiftera. Tak, moki nie są złe, one do czegoś służą. To jest świetne narzędzie w przypadku, kiedy integrujemy nasz system z zewnętrznymi stałymi komponentami. Tutaj mamy takie komponenty stałe, o których mówiliśmy już. Shifter, przykładowo, external systems. One
te klasy, te komponenty będą używane też w innych przypadkach testowych. Jeżeli są używane przez inne przypadki testowe, najczęściej to są klasy publiczne, współdzielone przez różne komponenty, czy to przez interfejs, czy nie, to nie ma w tym nic złego, żeby moją współpracę jako kalkulatorów BMW z tymi stałymi interfejsami w jakiś sposób usprawnić sobie za pomocą mocków. Mocki byłyby złe w obrębie naszej klasy, która ma podkomponenty prywatne, takie, które nie są współdzielone na zewnątrz. Tutaj mamy ewidentnie przypadek, w którym nasz BMW kalkulator ma trzy zależności. Do charakterystyk, do shiftera, akurat ZF8, który opakowuje konkretną skrzynię biegów i zewnętrzne systemy BMW, które będą nas informować o różnych rzeczach. Przypadkowo, ej, czy już jest ta prędkość kątowa graniczna, żeby stwierdzić, czy jestem w drifcie lub nie. Więc mamy jednego moka w tym wypadku, bo okazało się, że przy BMW External Systems i charakterystykach możemy sobie zainstancjonować te stare, Andrzejowe jeszcze obiekty. W tym wypadku nas to nie boli, jest to specyficzne dla tego samochodu, więc taką zależność możemy mieć. Nie ma sensu tworzyć kolejnej warstwy abstrakcji tutaj, bo to jest specyficzne dla BMW. No dobrze. Sławek, jakiś jeszcze... Zobaczcie, ten mock skrzyni biegów konkretnej ZF8, on tak naprawdę jest zredukowany do staba, tak, dlatego że tylko uczymy go, co ma zwracać. Tak, zwracać zawsze, że ty masz maksymalnie 8 biegów, w tym zakresie się poruszasz. Natomiast gdybyśmy, właśnie, czy będziemy sprawdzać interakcję naszego kodu, ile razy on próbuje zmienić bieg? Zaraz zobaczymy, co Kuba wymyśli. Gdybyśmy sprawdzali interakcję między obiektami, to my zaglądamy w implementację, sprawdzamy, ile razy wywołałeś, z jakim parametrem wywołałeś. To jest test białoskrzynkowy. Otwieram skrzynkę, patrzę, co w niej jest, a takie testy zwykle są kruche, fragile testy, bo są podatne. Zmiana implementacji tego kodu testowanego rozwala mi kod testów. Tutaj na razie mówimy, dobra, no, operujemy na maszynie, która ma maksymalnie 8 biegów. Tutaj w narzędziu, które akurat podświetlamy, Mockito, niestety wszystko tak się nazywa. To jest to świetne narzędzie, tutaj natomiast nie ma tego rozróżnienia. W wielu innych narzędziach Mocka od staba możemy odróżnić. Słuszna uwaga od Sławka, w naszym przypadku nasz shifter do tej skrzyni biegów jest stabem, ponieważ musimy go nauczyć, że zwraca nam pewnie jakiś konkretny bieg w danym wypadku lub być może ma jakiś maksymalny bieg i tak dalej, i tak dalej. Albo być może nie będziemy musieli go niczego uczyć, się okaże. Na razie nauczyliśmy go, że ma 8 biegów. Ale nie weryfikujemy na razie nic, więc on jeszcze nie awansował do rangi Mocka. I też mówiliśmy o tym, że Szczepan, twórca tej biblioteki, przyznał się osobiście... W Krakowie miało to miejsce kilka lat temu. Sławek, masz rację. Źle nazwałem tą metodę, ale tak już zostało. Pierwszy scenariusz, jaki przychodzi mi do głowy, mówiliśmy dużo o tym M-Dynamics i o driftowaniu. Może sprawdźmy, że faktycznie powinien utrzymać bieg, tak? Jeżeli sobie driftujemy w ustawieniu M-Dynamics. To jest chyba taki stabilny scenariusz. Zobaczcie, że nazwa tego testu w ogóle nic nie mówi nam o implementacji. I teraz co? Mówiłem ci kiedyś, Sławek, jak pisałem pracę magisterską? Opowiadałem tę historię, czy nie? Nie. Słuchajcie, jak pisałem pracę najpierw inżynierską, to zrobiłem to tak książkowo, czyli problem, rozwiązanie, jakieś wnioski, given when then. Spędziłem naprawdę masę czasu na tym i nie dostałem takiej oceny, jakiej chciałem, więc stwierdziłem, że do pracy magisterskiej trzeba podejść trochę inaczej. Zacząć od tego, do czego chcę dojść. Od wniosków. Bardzo szybko udało mi się napisać część właściwą i bardzo szybko udało mi się zdefiniować problem pod te wnioski. Taką samą technikę zalecamy w testach. To było 12 lat temu, albo nie pamiętam ile, czy 10, czy 8, nieważne, więc mogę już o tym mówić bezpiecznie. W testach możemy podejść do tego dokładnie w ten sam sposób. Co ja chcę osiągnąć? No na końcu chcę osiągnąć, że nie zmienił się bieg, tak? Na razie zakomentujmy sobie to w ten sposób. Jak to sprawdzimy? Nie wiem. Kiedy to się dzieje? No wtedy, kiedy nasza piękna fabryka kalkulatorów zasugeruje nowy kalkulator. Kto się o to poprosił, tak? Czyli można zawołać BW kalkulator suggest, nowy kalkulator i to będzie miało najpewniej jakąś zmienną, tak? Test. Suggested calculator brzmi lepiej chyba. OK. A kiedy ma się to zadziać? Czyli przychodzimy do początku problemu. No wtedy, kiedy co? Tak jak mówiliśmy, ktoś jedzie sobie w N-Dynamics, tak? Enable N-Dynamics.
i wtedy, kiedy już jest driftowanie. Driftowanie, z tego co pamiętam, w naszym kalkulatorze było sprawdzane w tym miejscu, czy driftujesz. To jest jakaś prędkość końcowa, która mówi, prędkość graniczna, która mówi nam, czy driftujemy, czy nie. My na razie stworzyliśmy ręcznie tę klasę, tutaj mamy 150. W charakterystykach mamy na ten moment chyba 50 czy 40, o. Więc wydaje mi się, że na ten moment bez uczenia naszych stabów, które jeszcze stabami nie są, my jedziemy w drifcie, prawda? Więc teraz mogę zawołać sobie Enable and Dynamics, Suggest. No i dochodzimy do wniosków z naszej pracy. Jak ja sprawdzę, że no właśnie, że nie zmieniłem biegu. Jedna z opcji byłaby taka. Sprawdzę, jaki był bieg wcześniej, czyli nauczę najpierw fabrykę wszystkich informacji na temat tego, jaki był bieg, w jakiś sposób. Jakiś pierwszy problem dochodzi. A potem, jak już wykonamy logikę na kalkulatorze, to sprawdzimy, czy kalkulator dla odpowiednich nowych parametrów, zobaczmy, co byśmy musieli podać, jakieś RPM-y i obecny bieg, czyli jakie miałby być, nie wiem. Chyba zaczęłaby nam tutaj wpływać konkretna logika związana z kalkulatorem już. Nie z naszą fabryką, tylko z kalkulatorem. Oczywiście te rzeczy też powinniśmy przetestować, tak jak mieliśmy testy dla Optimal Gear, Range, kalkulator i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, Sławek, ja tutaj zaryzykuję, coś pewnie kontrowersyjnego, że na poziomie tego kontraktu, tej klasy, mnie interesuje, czy nasza fabryczka jest w stanie zwrócić dobry kalkulator, czyli odpowiada na pytanie, kiedy? Wtedy, kiedy takie rzeczy się dzieją, jest taki kalkulator. Jak on działa? Nie wiem. Sprawdź sobie kalkulator. To będzie test kalkulatora. Oczywiście warto byłoby mieć w naszej jeszcze, w naszym oprogramowaniu test, który sprawdza połączenie tych komponentów. Tym się zajmiemy może później, a tak naprawdę teraz testujemy kontrakt fabryki. Może dokończymy, zobaczymy, czy to właściwie zadziała. Suggested kalkulator, instance of, jaki to miał być? Pamiętasz? Maintain. Nie zmieniamy biegów, mamy utrzymać. Wiecie, tak. Gdy jesteście w drifcie, gdyby skrzynia wam nagle zmieniła bieg, to nagle przy redukcji biegu dociąży wam się przód. Prawda? Będzie mieli nagłe dociążenie przodu, tylna oś nam się uniesie, straci przepność i was obróci dookoła. Zawiniecie bączkę, a nie o to chodziło w drifcie. Napisanie pierwszego testu zawsze jest najbardziej żmudne, chociaż to chyba było, wydaje mi się, proste. Dlaczego było proste? Ponieważ klasa jest dosyć łatwa na zewnątrz. Co ona ma w środku, czy 16 ifów? Większego znaczenia nie ma, na zewnątrz jest łatwa, te ify nie wypłynęły, więc wydaje mi się, że drugi test będzie możliwy do napisania jeszcze łatwiej. Jaki może być drugi? Może double kickdown. Should suggest double kickdown. Kiedy on miał być? When the kickdown in sport mode, tak? Tak, kiedy mocno wciśniemy pedał gazu w trybie sport, wtedy jest podwójny kickdown. Tu metoda kopiego pasty, bardzo zalecamy. Ona działa przy testach naprawdę. Zmieniamy kickdown enabled. Systemy zewnętrzne poinformowały nas przy warunkach wejściowych, że ej, teraz jest kickdown. Teraz się to dzieje. Dobrze, to jeżeli przeliczamy, no to jaki powinien być kalkulator? Sport, ale chyba dopiero wtedy, nie sport, optimal range, tak? Dobrze mówię? Nie, double kickdown, źle powiedziałem. Tak. Tylko, że wtedy, kiedy jeszcze lecimy w sporcie. Bo jak nie lecimy w sporcie, robisz kickdown, to będzie inny kalkulator. Więc tutaj chyba jeszcze brakuje sport mode. OK? Zobaczmy. Czy działa? Wszystkich przypadków już nie będziemy robić, zostawimy coś praktykantowi. Działa. Chyba łatwe. Tak, kod jest łatwy, jak widzicie, natomiast co jest tutaj wyzwaniem, powiedzmy. Musimy sobie dobrze uświadomić, co my testujemy. W teorii testowania to się nazywa SUT. System Under Test. Co my poddajemy testowi? Teraz zwróćcie uwagę. Kuba napisał test specyficznej logiki konkretnego samochodu, tak, specyficznych kalkulatorów, na którą wpływ mają specyficzne dodatkowe wyposażenie, czyli to, czy pedał reaguje, wykrywa podwójny kickdown, czy mam jakiś tryb sport i tak dalej, i tak dalej. Czyli specyfikę konkretnej maszyny. Zobaczcie, my tutaj nie musimy testować całego drivera, klasy driver. Ona jest wytestowana gdzieś na zewnątrz,
Wiemy, że ona działa, ona jest prostą maszyną stanów. Nie musimy sprawdzać, jak działa konkretny kalkulator, bo mamy na to osobne testy kalkulatorów. Nie musimy sprawdzać, czy ten bieg się załączy, bo na to mamy testy shifterów. Moglibyśmy, owszem, te wszystkie rzeczy razem przetestować w tak zwanym teście end-to-end, czyli przechodzącym od góry do dołu po wszystkich komponentach, ale nie to było intencją tego testu. W tym przypadku nasz SUD, system under test, tak tutaj widzimy przykład testu konkretnego kalkulatora. Wiemy, że on jest perfekcyjny, ten kalkulator działa, więc nie chcemy w teście naszej fabryki kalkulatorów sprawdzać kalkulatora. Bez sensu, bo wtedy poszerzymy sobie unit zbyt szeroko. Czyli popatrzcie, po czym my poznamy, że mamy dobrą logikę zmiany biegów? Po tym, jaki kalkulator został zwrócony. Nie co ten kalkulator liczy, bo my wiemy, że on działa dobrze. Tylko jaki kalkulator został zwrócony. I to jest hipoteza, którą chcemy przetestować. I po tym poznamy, że to dobrze działa. Można spojrzeć na to jeszcze pod innym kątem, takim mocniej technicznym kątem, może tak powiemy. Dużo łatwiej testuje się klasy w sposób wejście, daj mi parametry, jakie masz wyjście, prawda? Wyjście, można potraktować to jako funkcję tak naprawdę. Jeżeli masz ustawienia kickdown i jeszcze mDynamics, to zwróć mi double kickdown. Dla takich warunków wyjściowych masz taki warunek wyjściowy. Żeby tak myśleć o teście, trzeba dobrze zrobić klasę, która operuje na kontrakcie i nie musimy w niej testować efektów ubocznych, które tutaj się mogłyby zdarzyć, bo ich tutaj nie ma. W ogóle ich tutaj nie ma. W naszym wypadku funkcja zwraca funkcję. Funkcja suggest zwraca funkcję kalkulacji i mnie interesuje, jaką funkcję kalkulacji dostałem od funkcji suggest, bo ją poddaliśmy testowaniu. To może być dziwne na początek, w taki sposób wybranie sobie SUD, ale jeżeli się nad tym zastanowicie, nad naszą izolacją, jeżeli spojrzymy sobie na całą naszą architekturę, to co chcieliśmy sobie wyizolować w tych zielonych komponentach specyficznych i nad tym teraz pracujemy, nad rozszerzeniem, nad pluginami pod konkretną maszynę, tylko na tym skupiam moją uwagę. Może trzy poziomy takie tu narysujmy, kalkulatory. Jak ten komentarz? Ja zrobię większe. Kalkulatory, na przykład optimal range. Mhm. Tutaj chcemy przetestować dużo przypadków, naprawdę różne, czy ten kalkulator dobrze działa. Zresztą testy tego są łatwe, jak przed chwilą widzieliśmy, no bo przekazuję bieg, RPM-y i zwracam nowy bieg. Znowu wejście, wyjście, bo to też jest funkcja tak naprawdę, tak jak powiedział Sławek. Więc na tym etapie byśmy mieli dużo testów. Dużo testów. Następnie chcielibyśmy sprawdzić, czy na etapie fabryczek, i to jest przy okazji naszego BMW, na przykład BMW, czy dobrze zwraca kalkulatory. A nie będziemy testować tych wszystkich przypadków, które przetestowaliśmy na dole, tak? Czy dla czwórki i RPM-ów 1000 zwraca taki kalkulator i dla takich jeszcze warunków wyjściowych. Tutaj mnie interesują tylko te właśnie warunki wyjściowe, czy dla nich odpowiednia funkcja została zwrócona. mDynamics w połączeniu z jakimś trybem, w połączeniu z kickdownem, to jeszcze specyficzne tylko dla BMW. No bo mielibyśmy drugi kalkulator, gdzie są inne parametry wyjściowe, więc inne rzeczy będą testowane, czy zwracają kalkulator, a nie jak ten kalkulator liczy. No i pewnie na górze... tutaj eksplozja kombinatoryczna przypadków testowych. Tak, pewnie na górze byśmy mieli jakiś test komponentowy. Niech to będzie przypadek taki end-to-end BMW z czym może jechać, wymyśl coś Sławek, jaki silnik. No M8 Competition, czyli mielibyśmy silnik w V8 620 koni. Skrzynia? Skrzynia ZF8, oczywiście najlepsza skrzynia na świecie. Jeszcze musimy to wiedzieć. No jakieś parametry, które akurat M8 nam daje na user interfejsie. Tutaj znowu nie testowalibyśmy wszystkich przypadków, bo tak jak mówi Sławek, eksplozja kombinatoryczna, tym bardziej, że tutaj sprawdzamy bardziej, czy nasz system zachowuje się dobrze w kontekście tego, czy wszystkie pozostałe komponenty, które już wiemy, że dobrze działają, bo mamy na to testy, teraz razem ze sobą działają. W ten sposób możemy sobie myśleć o komponentach. Tak, tam na poziomie komponentów w M8 możemy ustawić, liczyliśmy to chyba kiedyś, 800 kombinacji wszystkich ustawień ze wszystkimi, więc to był overkill, ale możemy na przykład zrobić test jednostkowy drivera
samego komponentu nadrzędnego, driver, niezależnego od konkretnego modelu samochodu, z zaszczepionymi wszystkimi innymi komponentami, żeby sprawdzić, czy sama maszyna stanów, na przykład, czy jak jesteś w trybie zaparkowanym, samochód ma włączony silnik, ale jest zaparkowany, no to wiadomo, żadna zmiana biegów nie działa. To jeszcze inne testy. Tak, takie bardziej generyczne dla naszego jądra systemu. Hmm. No dobra, to co? Chyba starczy tych testów. To nie są wszystkie przypadki oczywiście w tym kalkulatorze, ale idea już chyba tutaj wybrzmiała, jest to dosyć łatwe i jest to zmienialne. Czyli zobaczcie, popełnimy błąd w BMW, zrobiliśmy źle IFA, źle test. Ile miejsc w kodzie ja muszę rozumieć, przeczytać i poprawić, żeby się pozbyć tego przysłowiowego buga? No to są dwie klasy, ewentualnie jeden pakiet, który ma 5-10 klas, to już nie jest ważne. Moja uwaga skupia się w tym miejscu. Ja tam poświęcam czas. Przy okazji, przy dobrym designie, mam bezpieczeństwo, że nie zepsuję innej części kodu. Wyobraźcie sobie, a tak niestety systemy działają, że poprawka czegoś, co działa w BMW, musiałaby się odbyć w driverze. Ryzyko tego, że zepsuję wszystkie inne przypadki, jest ogromne. Dlatego warto poświęcić trochę uwagi na to, żeby najpierw dokonać dobrego podziału na komponenty, a potem pozwolić sobie na pewną dozę nonszalancji już w trakcie pisania tego komponentu, bo a, on nie wpływa na całość, dwa, mogę go szybko przepisać. Mhm. Można pomyśleć tutaj o usuwalności kodu. Jak łatwo będzie mi go usunąć, przepisać algorytm na nowo, bez zmiany zewnętrznych czynników, które nie wiedzą o tym, co się dzieje w środku. Taki pobudka na usuwalność. Mam gorszy dzień, nie wiem, jak to napiszę dzisiaj, napiszę to najprościej, jak potrafię. Ale jutro może wpadnę na lepszy dzień, wpadnę na lepszy pomysł i poprawię to, ponieważ miałem błysk psychologiczny. Jest takie stare powiedzenie, wszystko powinno być na miejscu i wszystko powinno mieć swoje miejsce. Czyli mamy to.